Szczęść Boże, coś wam powiem. Nieustannie zadziwiam się działaniom Pana Boga, a zwłaszcza tym, kim i czym posługuje się, żeby pokazać człowiekowi, jak bardzo mu zależy na nim. Bóg wybiera nieporządnych ludzi do wprowadzenia nowego porządku miłości. Wystarczy spojrzeć w lustro, by to dostrzec. Co więcej, Bóg zawsze stoi obok, gdy o nim pamiętamy i zapominamy, a nasza nieporadność nie jest dla niego problemem. Jeszcze jeden piękny wątek z tej dzisiejszej lektury. Żeby przyszedł do nas, nie musimy sprzątać jak przed wizytą perfekcyjnej pani domu, która zrobi test białej rękawiczki. To znaczy, że nie musimy silić się na rzeczy, które nie są w naszej naturze. Bóg wybiera na swoich bliskich ludzi grzesznych, słabych i zalęknionych. Gdy się przejrzy od początku w Piśmie Świętym, kto kim był, a jakie znalazł miejsce przed Bogiem, to się zdziwimy. Mojżesz – zabójca. Piotr – zdrajca. Maria Magdalena – prostytutka. Judasz – złodziej. Paweł – prześladowca chrześcijan. I wiele innych osób takich jak ja i ty. Bóg wybiera ludzi zwykłych z ich wadami i uzależnieniami, by uwalniając ich od pogardy we własnych oczach, uczynić z nich świadków. Przecież każdy w jakiś sposób pokutuje za swoje słabości. A podjęta pokuta oczyszcza nas, bo daje przede wszystkim czas na zastanowienie się, co robić dalej. Pokuta jednak nie jest na pokaz dla Boga, ale dla nas, aby zmienić swoje życie. Jezus zachęca nas do nawrócenia. Wszystkich. Nigdy nie jest za późno, by odwrócić swoje życie. I być może na przykładzie Korozain, Betsajdy oraz Kafarnał wielu ludzi uważa, że nie musi nic zmieniać. Ich życie jest tak perfekcyjne, że grzech na nich nie siada. Idealnie czyści od wad. W kontraście do tych miast porządnych są też te rozpustne i gorszące jak Sodoma i Gomora. I to im będzie lżej w dniu sądu niż tamtym. A dlaczego? Bo porządne miasta pokładają ufność w swej porządności. I takie miasta są w nas. Nie musimy ukrywać przed Bogiem niczego. On za nasze błędy nas nie odpycha. On przywołuje nas, żeby nas zmienić. Chce dokonać w nas cudu, który wyzwoli w nas życie, jakiego jeszcze nie doświadczyliśmy. Nie każde przywiązanie do grzechu da się naprawić od razu. Stąd potrzeba dania sobie czasu na przemyślenie nie tylko jaką drogę obrać, ale przede wszystkim by nabrać ducha, który pomoże przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Te wszystkie historie ludzi z Biblii to dowód, że przemiana jest prawdziwa dla tych, którzy, jak mówi święty Ignacy, byli gotowi oddać się Chrystusowi Panu, aby On ukształtował ich duszę w swych dłoniach. I tego samego chcę dokonać w Tobie.